spotkałem ostatnio z nimi przypadkowo w jednej restauracji. Słuchaj, on miał wszędzie napisane Armani. Wszędzie. Naprawdę, naprawdę. A co na to pan Paco Lorente? No właśnie nie wiem, a co na to pan Wabun? Proszę państwa, no, Radek rozszerza swój portfel inwestycyjny. Dzień dobry, kłaniam się. Majdan Radosław, moje nazwisko. Dodzwoniłem się do sklepu, tam wy sprzedajecie portfele, takie różne rzeczy, skóry, takie jakości większej. Akurat do hurtowni pan się dodzwonił. Oj, do hurtowni. Do jednego nie sprzedacie, tak? Ale takie mnie interesują, wie pani, wysokiej jakości, takie jakieś, takie bardzo eleganckie, macie takie. Są Samsonite, Valentiniego, Pucciniego. A są te inwestycyjne? Bo już konkretnie chciałem te... Portfel inwestycyjny. Zaraz, momencik, ja tutaj pana poproszę. Dobrze, pani spyta, czy jest portfel inwestycyjny. Panie Pawle, można prosić? Tak, słucham. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry. Pawle. Majdan Radosław się kłania. Proszę pana, tam koleżanka nie potrafiła pomóc. Czy macie te inwestycyjne portfele? Jakieś takie ze skóry ładny, taki, wie pan, żeby jeszcze był jakiś taki firmowy, dobrej firmy. A jaki to jest? Niech mi pan wytłumaczy, bo pan tu się operuje taką... Ja teraz działam na giełdzie warszawskiej. I tam taka firma MBF Group S.A. Ja jestem w radzie nadzorczej. I dostałem maila, że powinienem właśnie mieć taki portfel. I że to jest, ja wiem, że to jest duży portfel, taki wysokiej jakości, ale nie do końca wiem, jak on wygląda, szczerze mówiąc. W naszej branży, w galanterii skórzanej, któryś z portfeli był oznaczany portfelem inwestycyjnym. To raczej jako określenie finansowe, to tak. Natomiast jako określenie portfela, to nie bardzo. Znaczy jak to? Finansowe określenie? Nie rozumiem, o co panu chodzi. Chodzi o to, że u nas czegoś takiego jak portfel finansowy, inwestycyjny nie ma. A pan powiedział, że wszystkie są. Nie, czegoś takiego jak określenie typowy portfel inwestycyjny nie mamy. A ja, nieprawda, bo dostałem w mailu, że mam założyć portfel inwestycyjny i że mam to zrobić w tym tygodniu. Nie, proszę pana, u nas tego pan nie dostanie, bardzo mi przykro. No trudno, dobrze, dziękuję, do usłyszenia. Proszę bardzo. Chociaż jak tak patrzę na Radka, to bardziej mi się kojarzy słowo saszetka. A teraz kącik muzyczny kędziora. Witam państwa bardzo serdecznie w moim kącik muzycznym, a zaraz przed nami niezapomniany duet, wyjątkowy duet, Gosia i Radek. Prosimy.